rzuci w pewnym momencie jakieś popierdolone zaklęcie i ucieknie. Nie spodziewam się dosłownie niczego innego. No dobrze. Teraz chciałbym w takim razie wyjść tu. Gdzie są ci bohaterowie wszystkich, których widzę? O, i na górze tu biegają chyba. Tu jest Salamar. I tu jest Jäger. Zastanawiam się, gdzie im się Orwald posiał. Tu jest, niestety. I tu jest Jedi znowu. Ile razy muszę uczyć cię tej lekcji, staruszku? To jak to tam się mówiło? Zapomniałem sobie, że te czerwone smoki będą szybsze. Powinienem był to przewidzieć i przemyśleć. Tu siedzi Alamar, a Orwald ucieka. Ach. Jest chyba do łatwej. To będzie łatwa walka. Taka, żeby się specjalnie nie przejmować. Co my tu dostaliśmy w ogóle? Więcej złota. Miecz jest słabszy niż mój. I to chyba wszystko, co ważne. Idę po Orwalda. Idę też tu. O, Orwald, słonko, czemu mi uciekasz? Przestań. Idę też po statek. O, dwa słonko, czemu mi uciekasz? A, ja znowu jestem tu zablokowany. O, ja, Jezu. Będę słony. No, przynajmniej masz rozsądne liczby w tej armii swojej. To jest dużą zaletą. Przekaz, zastanawiam mnie, czy on może w tej chwili jako tako uciekać, czy nie. Jeżeli będzie mógł uciec, to znaczy, że gdzieś jeszcze mają miasto, a nie kojarzę, żeby powinni mieć. I będę lekko sfrustrowany. Oni mają gdzieś miasto. Nie wiem, czy tu nie mieli miasta. Hell. Znaczy, ja muszę tutaj podejść chyba. Bo nie, ale ja mogę wylądować, nieważne. Ja mogę wylądować, tylko nie mogę tam, nie mogę przejść dalej. To nie, to nieważne, to lećmy tam. Dlaczego tacy jesteście? Czy to było dużo armii? Bo to było miasto, to. Tu jest zdecydowanie z dużo armii, żeby mi to odpuścił. Ty biegnij, ty wejdź w portal. Czemu Orwald ma tyle armii? Orwald, przestań mieć armię. Zastanawiam się w tej chwili, czy oni spróbują tu przypłynąć. Że on wejdzie na ten statek i spróbuje mi to miasto zająć. Nie zdziwię się, jeżeli tak będzie. Dlatego zrobię wstępnie coś takiego.
i podejdę tutaj, jakby chciał mi tam wylądować. Cześć chujo, kopelat. Obawiam się, że tym razem nie pozwolę ci uciec. O mój Boże, modele dla mnie. To coś nowego. Dobra, on tym razem nie ucieka. Już ja o to zadbam. Ulala, ulala. Że co ty do mnie powiedziałeś? Będę plus 3 do statów, czy plus 1 do speeda? Plus 3 do statów chyba mimo wszystko. Dobra, to jest to miejsce, z którego przyszedłem. Nie wiem, czy oni tutaj zamku nie mają, ale na razie muszę iść po Odwalda. Tutaj iść spać na razie. O... Wait. To nie jest ten zamek, który myślałem, że jest. I on drugi zamek jeszcze zaatakuje. Więc chcę zejść to tak, bo chcę zobaczyć tamten drugi zamek, gdzie oni mnie niby atakowali. Oni tu mnie atakowali. Nie wiem, oni się tu znaleźli. A to jest ten bohater. Okej. A, mam wszystko wykupione. I mam zaklęcia. Na Odwalda nic nie poradzę niestety. Zdaję sobie z tego sprawę. Smoków raczej mu nie zabije? Mam jeden głupi pomysł do tych smoków, ale, jak tu ładnie powiedziałem, jestem głupi. A, mogę chyba. Nie mogę. Lep. 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 Ten jeden smok on ma jakieś 4 HP. 12 klauzjów. Teraz 1 do 4. Chyba zabiję mu przynajmniej tego jednego smoka. Daj się. Daj się. Ale zawsze to jeden smok, nie? To jest duży plus. Pozbyłem mu się też strzelajek sporo. No dobrze. Odwalt, mój przyjacielu. Porozmawiajmy. A, bo tamten bohater tym portalem przed. Jasne, jasne. Już wszystko jasne. Już wszystko rozumiem. To jest ten bohater. To mi wszystko wyjaśnia. Ech. Wiecie co? Jesteś miał. Tak kosztowałoby mnie ulepszenie jednego smoka. Bo chcę wiedzieć, jak bardzo mnie jesteś. Jeden smok to jest 1500, czyli potrzebujesz 45 tysięcy. Dużo, ale... Może? Na wszystkim nie jesteś, niestety. A co jeżeli? 20. Jeszcze 2. Mogę jeszcze trochę kryształów i klejnotów sprzedać. Jeszcze 2.
Idola. Idę po niego. Dobra, gdzie wyście mi uciekli i dlaczego? Przestańcie tak robić. Sporo z tych smoków, to prawda. To miasto też ma sporo smoków. I obawiam się, że on je wszystkie wykupi. Ależ to jest okropne. Bo co gorsze, nie mogę nic z tym zrobić. Ja choćbym chciał, to nie zdążę tu dobiec. A niestety nie ani co mi mnie przyspieszy. Więc on z prostej armii to będzie niestety. Nie dam mu przynajmniej smoków, I guess. To, on nie poszedł po tę armię? No dobrze. Szanowny byłem pewien, że po nią pójdzie. Znaczy, żeby nie było, jest mi to jak najbardziej na rękę, ale... Dobra. Ma słowo. I teraz tak. Co ja muszę zabić? Wiem, że wszystko, tylko zastanawiam się po prostu w jakiej kolejności. Więc 88 to zabije. To może nie zabić, yep. To powinno go zabić chyba. Już na amen. Nice! No i co? Tak, nie mam dość. No i dobra, teraz pytanie, czy oni mają jeszcze jakieś miasto? Sandały Świętego na pewno mi się bardziej przydadzą niż to, co obecnie mam. Maczuga też jest lepsza o jeden ataku. Pieśń jest lepsza od morali. O! Idolo. Jeszcze odwal z głowy. Teraz jeszcze tylko ogarnąć te smoki przeklęte. I pójdę przy okazji zobaczyć, czy oni mają jeszcze jakiś za... Gdzie był tam hader? On był tu. Skąd on się wziął? To jeden moment. Skąd on się tam wziął? Jest pytaniem, które mnie obecnie zastanawia bardzo. I co on tam teraz będzie się jeść, tak? Bo co jest? A, oni tu jakiś teleport mają. Daj. Już wiem. Gdzie ty jesteś, modele? Tu jesteś. Czyli chyba muszę iść tutaj w takim razie. Teraz tak, on będzie chciał to miasto zagarnąć. Więc mogę tu wykupić wszystko i on nie powinien móc go zagarnąć. Na razie chce się po prostu pozbyć niebieskiego już tak na amen. Tu nic nie ma, czyli jest. Imbiford nie da się pozbyć niebieskiego na amen. Byłoby im bardzo smutno, gdyby nie dało się pozbyć niebieskiego na amen. Oni jakoś przychodzą, chyba tak, że kończą tym teleportem bitwę mnie. To mnie najbardziej zastanawia. To jest szybka walka, Pier. Uciek. Gali to wydaje mi się. To jest niebieski klucznik, to raczej nie jest to. Tu są dodatkowe smoki przygarne. Nie jestem pewien, czy oni mogą w tej chwili mi... Okej, okay, najwyraźniej mogą mi kiedyś miasto zająć. Albo przynajmniej myślą, że mogą mi kiedyś miasto zająć. Zobaczę szybko walką, czy mi je zajmą. Tak, zajmą mnie. To idę z szybką pewnie. Bo nie będę kłamał, kupowanie w każdym mieście jednostek co chwilę jest trochę frustrujące i wolałbym tego nie robić, jeżeli to nie jest konieczne. A, dobra, tutaj znowu im bohater wyszedł. I gdzie on może iść?
Muszę dosłownie pilnować każdego jednego chwalebnego miasta. Czy mi do niego nie podchodzą? Tekaro się nie boję. Tutaj może być miasto. Ta, tu jest miasto. I teraz nie wiem, czy nie zaczną mnie atakować dosłownie wszędzie, gdzie tylko mogą. Bo to może być ich ostatnie miasto. No właśnie, gdzie jest? Jak to ładnie określiłem, wszędzie, gdzie mogą. Tutaj idzie mnie atakować i tutaj dopiero sobie kupiłem armię. Tutaj nic nie widzę. Tutaj idzie, przy czym nie ma czym za bardzo. A, to jest wyraźny znak tego, że już nie mają dosłownie czym mnie bić. Znaczy, inaczej, że mają czym mnie bić, ale że kończą im się miasta. Bo inaczej by mnie tak nie atakowali. Jezus, to zajęło zdecydowanie za długo. Pozwolę sobie szybko machnąć. Jest jeszcze ten jeden bohater. On próbuje dopłynąć do któregoś z tych miast. To jest całkiem ciekawe. Dobra, gdzie jesteś, modele? On może chcieć wejść tym teleportem. Tak, tym teleportem. Ale do tego miasta chyba nie zdąży, zresztą ono jest w miarę dobrze chronione. Jep. Żegnam pana. God bless. Czyli teraz już tak naprawdę zostało mi solo, jaką te smoki. Gdzie są czarne smoki? Wszędzie są czarne smoki. Nie jestem pewien, czy ja nie mogę po prostu wyrekrutować stąd. A z tych wszystkich miast, które tutaj są, czy nie mogę wyrekrutować wszystkiego i nie pójść skończyć z tym? Tylko trochę mi zajmie przebiegnięcie tam wszędzie i to jest najgorsze. Zobaczę, czy artefakty są, nie ma. Ulepsz smoki? Nie mogę ulepszyć smoków. Weź tam, Fali. Ach, tutaj weź wszystko. Tamtąd się weźmie wszystko. Nie chcę nowej gry pod żadnym pozorem. Stąd się weźmie tyle, na ile mnie było stać. Dobra, to jest. Patrząc po tym, jak ostatnio mi szło, to raczej powinno być do zrobienia. Odważę się na stwierdzenie, że. Że to jest do zrobienia na autowalce. Kosztowe smoki. Okej, czyli to jest tamta. Że to jest tamta skrzynka, w której są wszystkie smoki naraz. To teraz pytanie za punktu, gdzie są te smoki, które ja muszę pobić. Czerwone smoki. Wait a minute. Hold up. Hold up. Bo tak, tutaj mam samych tych samych klucz masterów. I gdzieś ostatnio tutaj gdzieś były pełne smoki, z tego co pamiętam. A teraz ich za cholerę nie widzę.
Yes. Czy jest coś, czego nie rozumiem? Czy ja jestem dzisiaj ślepy? Chciałbym wiedzieć, że po prostu jestem dzisiaj ślepy. Czego szukamy? Upiornych smoków. Bo tak, tu nigdzie nie przejdę. Tutaj nic nie ma. Spróbuję jeszcze wyjść na zewnątrz i tu zobaczyć. Czy może gdzieś się nie ostały? To jest kopalnia tych klejnotów. Tutaj? Jest smocza utopia, która jest pusta. Upiorne smoki. Czy chcecie mi powiedzieć, że jak już w końcu zabiję te misje tak jak należy, to... teraz nie będę miał smoków, które muszę zabić? Czy naprawdę to chcecie mi przekazać w tym momencie? Próbuję ogarnąć dosłownie każde miejsce, które ma nieodkryte na mapie do tej pory. Tu było tylko to. Ale czemu to nie przejdziesz? Co cię tu blokuje? Ten tower, okej. Okay. To są harpie tylko. Zjadło mi smoki, pomocy. No nie, no jak nie, jak cię mogę, no nie ma ich nigdzie. Spojrzę jeszcze raz na każdy ten, na każdego kluczmistrza. W północno-zachodniej części podziemi. Wy chcecie zielone, które są tu. Wy chcecie złote. Wy chcecie czarodziejskie. Wy chcecie rdzawe. Wy chcecie czarne. I wy chcecie czerwone. A tych smoków, które mam zabić, nie ma. Właśnie tutaj nikt nie mógł wcześniej być, bo tutaj był zielony klucznik. Chyba, że te smoki w ogóle tutaj były. Tylko to dziwne, że w takim razie misja się nie kończy. To mnie najbardziej dziwi w tym wszystkim. To jest paskustwo. Bo nawet nie jestem pewien, co ja w tej chwili mam zrobić w takim razie. Restartowanie misji przez coś takiego staje mi się trochę nie na miejscu. Zwłaszcza, że ja wiem, że ja mogę to wszystko pokonać bez większych problemów z taką armią, jaką mam. Jak to było? Znajdź kody, które pozwolą ci przejść misję?
Mogę, czy jest coś takiego jak cheaty na ten, na wygranie misji? Teoretycznie widzę, że jest, ale. Coś NDC. Mentalnie wygrałem, czy coś? Bazowy i czerwono-pigułkowy, czy jakoś tak? Jakby uważam, że przegrałem tę misję, znaczy, że nie zobjętam tej misji przez to, że była zbugowana interakcja. O tak powiem. Czy ja chcę dwa kryształowe, czy sześć czarnych? Sześć czarnych zdaje się silniejsze. Wiem, że kryształowe są naprawdę silne, ale to jednocześnie różnica ilościowa, że tak to ujmę. A mutare dość sporo statów nadrabia. A czarodziejskie chyba nie są aż na tyle dobre w tak małych ilościach, żeby je brać. Udało mi się. Teraz Orwal i jego pachołkowie próbują mnie zabić i wypić mu krew. Wierzą, że zmieni to ich tak, jak mnie zmieniła zawartość fiolki. Ale nigdy nie napiją się mej krwi. To ja wypiję ich krew. Czemu smok chciałby chcieć pić krew zwykłych ludzi? That's kinda creepy. Jeszcze tylko zwykłym czerwonym smokiem. Mutare, jestem zawiedziony. Pokonanie władców blokujących dostępu do tunelu krewiodo na powierzchni oraz do granicy Nigonu pokaże reszcie moją prawdziwą siłę. Myśląc tak, spoglądasz przez dumę na swe nowe szpony i śmiejesz się ironicznie. Leczysz, by przyznać dwóch najlepszych bohaterów. Oto czas pokazać niedowiarkom, iż jestem warta bycia jedną z warczyń Nigonu. A więc chcą pić mam krew? Nie, to ja wypiję ich. I'm going to suck them dry. Nie podoba mi się, że zaczynamy prawie że z niczym. Chciałbym przekazać całą armię, jaką mam dla Mutara. Bo nie jestem pewien, czy to nie jest jedna z tych wspaniałych misji, w których można po prostu na chama zaszalać przeciwników. Zaraz się przekonamy, I guess. Do głębokich jaski. Paru przeciwników, chyba chaos. Aha, czyli to mnie blokuje z drugiej strony. W sensie to blokuje przeciwników do mnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Założyłem bazę w tunelach dokładnie pod moimi wygami. Nawet nie wiedział, że tam jestem. Miejscowi mówią, że pobliżu są jeszcze dwa zamki. Zamierzam szybko je opanować, potem rozpocząć niespodziewany atak przez wrota do podziemi. Czyli pewnie tędy. Tu są harpie. To by implikowało, że powinienem ja wyjść na górę. Dłuca zwiadu powiadomił mi, że wrota do podziemi jako zamku Badfang wiadomo na zakręty tereny, gdzie można znaleźć ślepy kałna i kopalnie złota. Dobra. Pójdźmy na razie innymi bohaterami. A ty wyjdź na zewnątrz. Kupiornie rycerze, me dupy. Uniwersytet mnie aż tak rejestruje w tym momencie. Mogę sobie chcieć poziom wziąć co najwyżej. Dziś dowódca zwiadu złożył meldunek na utalnym zamku wiejskich na północy zachód miejsca, w którym zaczynaliśmy, ale poszukiwał innych zamków. No dobrze. Nie powinienem chyba stracić się żadnego smoka na tym, right? Aaaa. Essa? 10 klep. Come on! Gdyby tylko leżały tu klejnoty, co? Fig.
Kuźnia, bo będę chciał ratusz. Parę złych oczu. Karty wampira. Jestem na dobrej drodze, żeby złożyć sobie cały set do liszów. Dziś do ustawia założymy do ekonocjalnym zamku na podniowy wschód od miejsca, w którym zaczynaliśmy. No dobrze. Rozumiem. To jest zapewne ten zamek. Jeden. I na południowy wschód, czyli tu. No dobrze, daj ratusz. I tu niewiele więcej zrobię chyba. Złe oczęta. Ale bo co żywiołaki. Żywiołaka i magmy wolnie to działać na chwilę obecną, więc je trzymam. Coś ciekawego. Mogę muszę jedną rzecz zerknąć szybko. Myślałem, że może jak zmieniła się smoka, to i specjalizacja też się zmieniła, ale tylko ten. Jedyne co to, że wciąż ma plus 5 i plus 5. Więc niezbyt. Grupa aniołów. Z grupą aniołów mogę nie chcieć zadziałać na tym etapie, gra. Mam wrażenie. I tu jest ten drugi, tak zwany darmowy zamek. Znaczy on już nie jest aż taki domowy ewidentnie. Karczma, harpie gniazda. Skarka hochników do autowalki. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym jestem idiotą i to robię. O kurwa, spamują. Tak zabiję 3. Ile ma HP? 120. Ile zadaje strzałka? 100. To nie, to muszę błyskawicą. 17 wiadomości usuniętych przez moderatora? Jesus. Nie widziałem, że aż tyle tego było. Ja pożałuję tego, co właśnie robię swojego logopeda. Jestem ja, że pewnie, że ja tego pożałuję. I że robię kompletną głupotę. Czemu Sylwia zbanowała Sebastiana? Sylwia? Wszystko w porządku? Dziś przybył posłaniec od generała Miracha. Zgodnie z jego informacjami, co najmniej dwóch spośród blokujących przejście wrogu zawarów. Sojusz sami to nie dziwi, tym razem naprzeciw nie stanęli głupcy. A i takich pokonam po prostu będzie nieco trudniej, zamiast tym słabsze będzie zwycięstwo. O kurczę, a cóż to? Też to najbardziej darmowe miasto, jakie w życiu widziałem. Blep. Hello. Oddawać miasto. Kupić bohatera na opetego. I pozajmować rzeczy. Jakaś część mnie wciąż na jej wniesie łudzi, że startowe oddziały wystarczą mi tutaj. Przy czym zdaję sobie sprawę, jak naiwne to jest, ok? Na zamek mnie nie stać, bo nie mam.
Telefon najwyraźniej. Czas to naprawić. A, trochę kaski. Kaski zawsze warto. Nie jesteśmy na kapitał, sprawdzę jeszcze, ale this is fine. Na mantykory wolę nie iść. Masz się coś ciekawego? Rękawice. Rękawice. Żeby szybciej zaszywać moich przeciwników. Jestem pewien, że nie skończy to w żaden sposób źle. Powiem tak, ja już czuję całym sobą, jak bardzo restartowana będzie ta misja, ale dajcie mi się bawić, póki jeszcze mogę. Widziałem gdzieś bohatera. Tu jest bohater. Jest słaby. Ale przecież to ja mi raczej nie ma co bym powiedział. O, kolejne darmowe miasto, nice. A tu jest kolejny bohater. Ładny stadale tutaj w sumie. Tutaj się będę. Tu już byłem, tu nie byłem. Tu mogę chcieć podejść. Czy gdzieś coś jeszcze się działo? Chyba nie. On mnie to atakuje. O Boże, on ma dużo rzeczy. Dobra, to jest szybka walka. Zajmę sobie to miasto real quick. Teraz na firmaki. Ma dziwne wrażenie, że ja nie będę w stanie ich na tyle szybko pokonać. To są smoki potencjalnie, ha! Bo oni się będą po prostu ganiać wszędzie na lewo i prawo. I że przez to nie zdążę. You for real? On najwyraźniej jest for real. Co my tu mamy? Buffy mi nic nie dadzą. Więcej mogę jemu coś zabić. Przy czym moja moc magii nie jest jakaś specjalnie duża, też niby. Ha. Czy jest coś, co warto mu oślepić? Niezbyt. Ale równie dobrze mogę. Coś mu zabić. Lepiej. Czemu to nie weszło? A mnie zastanawia. Mam nadzieję, że nie stracę żadnego smoka. To 70 nie powinienem. Hop. Nice. Dobra, teraz mogę powiedzieć do tamtego skurwysyna. Ja tylko wyleku, to jestem cały resztę armii. I pies na górę. No i rzeczywiście są w sojuszu. Nie podoba mi się to. A nawet nie podoba się to dla mnie. Grupa czartów to trochę za dużo dla mnie. Mówię, czuję całym sobą, że to nie jest misja, jaką uda się zaszować. Tak powiem szczerze. Dowódca zwiadowców ma dziś dobre izowieści. Dowieść te posiłki, kiedy dziś przybyły w pobliżu, by wzmocnić moje oddziały. Zły to fakt, że nie dotarł do mnie, dopóki nie oczyszczeni drogi z podstawów, jakie się pojawiły na drodze do głębokiej jaskini. Nie oczyszczeni to nie tylko od zamku Batfang. Czyli pewnie trzeba chyty zabić, żeby pojawiły się posiłki albo coś. Cześć, jak chcecie. Wolność dla Lavosa. Adminofaszyzm się zaczął w końcu. Tu jest mało behemotów.
niebiesko. Labirynt. Czy to jest zamek w ogóle? Ten. Chyba mnóstwo mało. Hello. Chciałbym synkę znaleźć. Tego silnego i bohatera. Potencjalnie. Dobra, co ja mogę zrobić? Bo mam dość sporo rzeczy do ogarnięcia, mam wrażenie. Ty masz armię? Masz małą armię, więc jesteś tylko do zwiedzania. A do zwiedzania niestety już prawie nic nie zostaje, jak tak patrzę. Przynajmniej na dole. A right, bo tutaj był ten. Aby wiele wyjaśniało. On nie wychodził na dół, więc on musi być wciąż u góry. Widziałem jej bohatera. Tu jest. To jest Dimmer. Dimmer nie był jakiś specjalnie silny. Gniazdo nagle. Powinienem był słowa rzucić. Master Slow. Uciekniemy wszystkim do smoków. Tak, żeby starbok nie mieć. Bo smoki mogą wysyłać każdą nagę tutaj. Na opartego nawet nie wszystko smoki muszę robić, o dziwo. Dużo skarbów będzie. Gdzie się synka podział? Podobało się, że on tam był. Ale może mi się właśnie takich to dobrze określiłem, tylko wydawało. Manticore poproszę. Tutaj kuśnie. Ich miast nie chcę rozwijać póki co. Czy kontrola procesu odbija nieczystości od mieszkańców przy pomocy monitoringu? Kontrola procesu odbija nieczystości od mieszkańców przy pomocy monitoringu. Wydaje mi się, okej. Oni zabrali to miasto. Dimmer coś to odjebał. Dimmer, wytłumacz mi się z tego, co robisz. Panie, tak, nie widzę w tym, co powiedziałeś, nic złego. Nie brzmi to jakoś kanciaście, zdaje się wszystko ok. A specjalność harpy, to może lepsza harpy? Gildię magów, żeby ratusz mieć. Oni zajęli mi kolejne miasto. Jedi. Ostrzę Dimmerka Bożego. Ostrzę Jedi'ta Bożego. Straty są wliczone niestety. Też się zastanawiam. Mogę. Smoki pozwalają mi dość mocno naszować tę misję. Jasno niebieski przegrywa doskonale. Przy okazji sporo armii wpada. Bo oni nie zdąży je wykupić. Wyśmienicie, żeby nie rzec wręcz wybornie. Teraz spróbuję jeszcze po fioletowego skoczyć. I tutaj wyrekrutuję bohatera, żeby pochodził. Bo trochę jakiś kopalni, nie kopalni jest do pozgarniania. I ty... Czy ty masz gdzieś ich w sumie? Tutaj zobaczyć co jest. Całkiem niedawno zwiadowca zlokalizował ich smoczu utopi na północnym wschodzie niedaleko do podziemi. Kilka dni wcześniej odnaleźli ją na południowym wschodzie, że mniej więcej od dzień drogi od, na wschód odwrót.
No dobrze, czyli potencjalnie możemy mieć gdzieś tonę dobrych artefaktów, jeżeli tylko zdążymy po nie podejść. Tu na smoki się raczej nie doczekam. Tu chcę ratusz. Tu chcę labirynt. Czy mi się wydaje, czy Senka dobiera się do mojej dupy? To mi się bardzo nie podoba. Nic panko na razie. Ty masz dużo armię, to w pierwszej kolejności kopalnię złota sobie ogarnę. Ta, on górą idzie. Teraz łajza jedna. To tego miasta na razie nie będę rozwijał. Spróbuję w kolejności. Tutaj czarcik tong. Zbrojni przede mną uciekają. Czy obejrzałem transmisję z rzędu, pokrzam, let's go. Oddawaj miasto. I najgorsze jest to, że ja pewnie będę musiał się z nim tak ganiać teraz. Bardzo upierdliwie. Tu nic, tu labirynt. Ktoś wyszedł z... To jest Senka, prawda? Tak. I widziałem, jak ktoś wychodzi z lodu pod ziemi gdzieś tutaj. Aż. Wydaje mi się, że będzie jak tak podbiegnę. Ach. Pójdę po kopalnię. A te fakt jakieś fajne? Nie. Tu nic nie było niestety. Mantkory. Który to jest zamek? To jest ten zamek, w którym nic nie ma i to jest ten zamek, w którym też obecnie nic nie ma. Tu jest ich bohater, który nie wiem jak silny jest, więc znajdzie go oleje. Budki speeda, żeby szybciej biegać. Spróbuję się sence do dupy dorwać. Tadala. Tutaj na razie nie będę nic ulepszał. Mam slowa, mam slowa. Mogę w odwrotnej kolejności. Nie pomyślałem o tym. No w sumie mam jeden mocy magii. Więc ten slow też nie jest jakiś bardzo silny, I guess. Ach, mam te korki, bo... A, bo ja tego miasta nic... Oh no. It's awarded. Rychło w czasie zorientowałem, wiem. Zaczekam już tu, bo i tak jestem w miarę blisko... kolejnego tygodnia. Gdzie jest Ash? Tu jest Ash. Nie, to nie ma sensu raczej. Sens by większy miało, żeby Adlach tam poszedł, poszła? Poszedł. Zgarnął jakiś tam drobny oddział i wtedy ogarnął tego kolegę, który tam próbuje się przedzielać. Tak. Aby to powiedział znamienity klasyk, to lekko niefartowne. Chociaż z drugiej strony to może być w miarę fartowne, bo dzięki temu ich silniejsi, znaczy moi silniejsi przeciwnicy mogą nie mieć dodatkowych jednostek. To jest szybka walka, tier. Chciałbym teraz ogólnie podgarnąć te wszystkie szare rzeczy na mapie, że tak to wiemy. A gdzie jest Ash? Tu jest Ash. Kradnie mi rzeczy niestety. To na wszelki wypadek powykupuję. Bo aż tutaj nie myślała, że może mi to demo gaść wszystko. To nie dziwię się, jak Senka się zaraz pojawi.
To jest miasto, które chyba jestem w stanie zająć. Jeszcze miałem karę do Moralida za tamtą jedną akcję z wchodzeniem do grobu. Tu nie, tu nie. Dobra. Aż co ty kombinujesz? To jest synka. I z synką mogę cię już niestety uważać, ale to zobaczymy. Wait. Albo. Dużo tego masz? Dużo. Dobrze, coś z sołka. Ale też czuję, że smoki będą miały ładną wbite. To teraz właśnie nie pamiętam. Chyba tu w dół. No, oczywiście, że nie tu w dół. To od razu lepiej. Ten lightning był całkiem silny. Niestety. A, wróg uciekł, czyli mają jeszcze gdzie uciekać. Skubani. Nie podoba mi się to. Myślałem, że może jest już po nich, ale ewidentnie nie tym razem. Dobra, to wracając. Ty biegnij po smoki. Tak, po smoki. Ja powiem szczerze, nadzieję, że to było ich ostatnie miasto. Nie podoba mi się, że niebieski wychodzi. Bardzo mi się nie podoba, że niebieski wychodzi. Aż, mam prośbę. I stąd. Bo kradniesz mi tylko. Gdzie ten niebieski się pojawił, uwaga? Tutaj. I widzę, że jest całkiem silny Malekith. Mistrzowska mądrość. Teoretycznie mogę się nauczyć zaklęć piątego poziomu. Jeżeli bym miał gdziekolwiek gildię tego poziomu, co też mi chyba nie grozi. Lorelai, wracaj. Bo nie wiem, czy Malekith nie będzie chciał się do mnie dobierać za bardzo. Mm-hmm. Chyba będę musiał sprostować kłamstwo Edwalda, jeżeli ludzie wierzą, że wbicie z mojej krwi przemieni ich smoka, każdy władca tego świata będzie chciał mnie pokonać, by ją zdobyć. No jeszcze kłamstwo tak, w które ludzie chcą wierzyć. Jest tu kopalnia i jest tu bohater Shakti. Ktoś aż się pali, żeby stracić pora wojska. Yep. Podkradnę sobie mantykorki. Sej, możesz po prostu patrzeć, w kogo strzelasz, Sylwio. To też jest całkiem dobra i bezpieczna opcja, ale może się nie znam po prostu. Dobra, nic bez problem. Malekith znowu do mnie idzie. Nie podoba mi się to. Wydawało się, uwaga, czy widziałem gdzieś fioletowego bohatera? Oczywiście, że widziałem. Ja bałem się, że mogę nie móc z tym wiele zrobić. Bo nie mam tu za bardzo armii. Czy zamek wystarczy? Dać się przekonać. Są nagi. Szybka walka.
On mnie zaatakuje. To ma szansę wystarczyć. Zależnie od tego, jak te HP mnie pochalatają. Mam slowa? Nie mam slowa niestety. Tarcza mi nic nie da w sumie. Nie pomyślałem. To ma szansę się udać. Czemu się skończy mana teraz? Żegnam? Dobra. To tak, Lorelai miała... iść po smoki. To jest jedna z tych sytuacji, gdzie dosłownie jedyne co w głowie mam to, co autor miał na myśli robiąc to co robił. Bo nie mam zielonego pojęcia. Zdaję sobie sprawę, że mam nieprzyzwoicie dużo kasy obecnie i że wypadałoby coś z tym zrobić. Czy mi się wydaje, czy ta niebieski jest w stanie zajmować smoczy groty? Nie jest mi to na pewno na rękę. Bo to znaczy, że ma wystarczająco silną armię, żeby to robić. I tu jest zamek czyjś. Czyj to zamek, czyj to zamek? Też i posmoki. Ach, o Boże, ja lody nie mam tutaj. To ciekawe. Dodatkowe smoki, czy bardzo by tego pożałuję? Mam nadzieję, że nie. Mam blesa, mam blesa. Nice. Artyleria, chciałabym tego smoka i zaraz to naprawię. Pozbędę się tych harpii. Jeden smok będzie silniejszy niż tyle harpii raczej. Bardziej mi się nie podoba to jak ten malekif tam chodzi. Tu fioletowy siedzi. Hello. Hello. Fioletowy przegrywa. Doskonale. No i zostałem już tak naprawdę chyba tylko z tym. Chyba tylko z... jak on miał? Oldwaldem. Czy to na górze coś jeszcze jest? Mogę zobaczyć artefakty od biedy? I podobudowywać sobie trochę potencjalnych budynków do jednostek. Na papierze wydaje mi się, że powinien mieć przewagę w zamkach teraz. Przynajmniej w zamkach. Czy w czymś jeszcze to się okaże? Albo mi się wydaje, albo pomniejszyłem sobie okienko z gołą. Chyba sobie pomniejszyłem przed okienko z gą. Czy to jest, ale coś jeszcze jest? A ja pomniejszego widziałem. Halo? Halo? Tu jest Oddworld? Czy nie zostałem samym tym? Nie zostałem samym Oddworldem. Czemu jednostki mi się nagle zaczęły ruszać tak... stopniowo. Kolegowie, ja nie, to się dzieje, pomocy.
Ja mi się psuje. No. Mam też wrażenie, że jest jeszcze bardziej rozpikselizowana niż była wcześniej. Czy jest jakaś jedna z Hakeman dłużej, którą bym chciał ulepszyć? Harpie? Nawet nie. Medupy? Medupy. Zobaczmy, jakie artefakty są na sprzedaż może. Nie podoba mi się, jak blisko mojego miasta oni chodzą. Nalegam, abyście zaprzestali. Coś ciekawego. Tak, jak powiedziałem, trzeciego wyższych. Ja i tak nie używam, więc w sumie czemu nie? Tylko nie jestem pewien, czy zamiast tego. Kiedy się wychodziło tutaj na górę? Ten też. Nie podoba mi się to. What to do? Mam wrażenie, że jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji obecnie, jeżeli chodzi o rozłożenie jego. Ale pocieszające jest to, że mnie nie atakują. Niepocieszające jest to, że wchodzą tutaj po darmowe rzeczy. To fajnie chcą się dołączyć. O! 20 tu zamiast 6 miotarów, tak jest? Ulepszę sobie wszystko. Zwłaszcza, że to plus jeden smok jest. I teraz pytanie, czy ja gdzieś... Nie, muszę tutaj zasuwać. Zastanawiałem się, czy może mam gdzieś takie bezpieczne wyjście, ale ewidentnie... Otóż nie tym razem. Upgrade, upgrade, upgrade. Mam tylko nie są do ulepszenia. To jest do ulepszenia. Ach. Boję się trochę tam iść, powiem szczerze. Bo mam wrażenie, że jeżeli tam pójdę, to ten. To oni mi spuszczą w pierś. Kolejne smoki. Jest strasznie dużo budynków do smoków jest na tej mapie. A ja nie mam zasobów na nie. Dwadzieścia. To jest to miasto, które zaraz zostanie zajęte bodaj. Dobra. Ta, to jest tamto miasto, whatever. Bardzo po nim płakać nie będę. Jednocześnie tutaj nic więcej nie ma poza niebieskim, więc... Tak długo jak będę bronił głównej połowy mapy, w sensie od tego zamku... to powinno być ok. Tak to wygląda przynajmniej. Dali, jak już jesteś o krok od niej, bez... coś tu jest? Nie. Jedyne co tu jest, to moja chęć do pozostania tutaj. Jestem podobno najsilniejszy obecnie. Mam ochotę sprawdzić, jak bardzo jest najsilniejszy. Wezmę przynajmniej jeden magazyn ze sobą i chyba wiele więcej nie wybuduję, mam wrażenie. Dziś słowem posłańcy do jasnowidza z okolicy zamku Singhol. Prosiłem go, by dokonał pewnych badań, ogłosił, że do przemiany smoka wymagane jest krew ojca smoków, nie moja. Oferowałem mu dość dużo złota, mówiąc jednocześnie, że lepiej by umiał to udowodnić. Plus 5 gigantów. Gigantów i olbrzymów jeszcze będziemy mieli sporo w kolejnej kampanii, też czuję. Więc na spokojnie, nie ma pośpiechu. Kolejna kampania jest bardzo zabawna i interaktywna, nie będę kłamał.
Czy oni są w pobliżu jakiegokolwiek zamku? Wydaje mi się, że nie, że to był jedyny taki zamek. A tutaj na tej części nie dzieje się dosłownie nic. Hello. Chcesz mi przekazać parę jednostek? To wygląda całkiem legitnie. Idź po smoka. A mu te... Nie wiem, czy mu te po prostu nie pójdę się z nimi bić w tym momencie. Bo wydaje mi się, że powinien być w stanie. Trochę to naiwne, ale dajcie mi wierzyć. Plus jeden czerwony. A nie by w stanie porobić te złote klemy. To nic, to nic. To harpie. To oczy. To harpie. Czemu wszędzie brakuje rudy? Zdawało się, że mam dużo kopalni. Czy ja przedobrzyłem? Zaraz się przekonamy. Chciałbym wiedzieć, że nie. 265. Wydaje mi się, że nie. Znaczy, mogłem przydobrzyć. 47. Nie dobrze. Przedobrzyłem. Jep, straciłem smoka. Anulaki. Drugiego rzeczy nie tracę. Nie, no nie, żeby drugi dostać, wciąż szkoda, że jednego straciłem. Przynajmniej trochę więcej siarki wpadnie. Dobra, mutare. Przyjaciółka moja. Zgarnij stąd jednostki, które masz ulepszone. I ruszajmy do boju. Misja sama się nie wygra, etc., etc. Labirynt, w końcu mogę. A ty, Gerku, co miałeś robić? Miałeś wykupić sobie stąd armię i pozwiedzać okolite, tak żeby kopalnie podganiać, bo parę ich tu też jest. Ale ty idziesz. Boż. Nie, to nie jest samo miasto. Spokojnie. Coś do kupienia... Mogę naszyjnik kupić, bo chyba i tak nie nosiłem naszyjnika żadnego. Nie nosiłem żadnego ważnego naszyjnika, może to jest lepsze określenie. Odważnie. Słowa nie, on niestety, ale to nic nie szkodzi. Raczej sobie z tymi batyszkami i tak poradzę. Prawda? Pojedonio. Odspecyfikowane batyszki. Wpadnie. Łankole nie jestem pewien, czy chcę iść. Podoba mi się swoją drogą, że opis ma napisane, że będzie to mi dostarczać się rtęci. Wiem, że może nie było widać, bo ten opis jest tak dość mocno schowany w tle, ale... Zastanawiam się zawsze, czego to wynika. To tak. Ty skocz tutaj i kopalnię ogarnij. Ty masz sesję lota do uwolenia. To będzie normalna walka. Niech tam będzie. Ja to ja mi dużo więcej niż myślałem, że mam. Przynajmniej tych niskotierowych jednostek.
Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym ja to kończę w jedną turę. Raczej nie. Zwłaszcza, że tych kolegów jest trochę za dużo. 250 na pewno nie, 200... To masz szansę powodzenia. Nice. Unlucky. Byłem o dominę lepsze RNG od tego, żeby ci się udało. Okej, to może być bardziej skomplikowana walka. Bo chłop jest potężnym magiem. Tak naprawdę to nie jest, ale o tym się nie mówi. No dobrze. Spowalniamy się nawzajem, rozumiem? Wykuć. Oh no. Tak mi przykro. Jäger idzie po Minotaury. Czy gdzieś jeszcze mogę coś sensownego wybudować? To mnie zostawia. Ułapczyć labirynt. Tutaj nic. Tutaj nic. Wirus magii nie liczy jako czegoś sensownego. Generalnie. Tutaj mogę sporo poulepszać. Akurat drewno mam bardzo dużo w tej chwili. To się źle skończy? Może nie aż tak źle. Przydałem się 20. This is fine. To dla to wcale nic wielkiego na szczęście. Mnóstwo żywiaków magmy to już nie jest coś, co chcę tykać. Co chcę tykać za to, to... te okolice. Parę minotaurów. Ej, darmowy minoski. Prawie darmowy, ale blisko wystarczająco. Na mnóstwo mnichów się nie zapuszczam. Na smoki też raczej nie. Zwłaszcza, że nie mam budynków jeszcze do smoków. Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. Co glodeci mnie aż tak nie rajcują. Może mam antykwary? Próbuję antykwary ogarnąć. Tu nie, tu nie, tu nie. Chyba na razie nie mam za bardzo trzeba budować, mam wrażenie. Czy jest jakkolwiek laboratorium rtęci? Jak się zastanawiam, bo to jest jedyna rzecz, to jest trochę. Znaczy mam wiadomo, że jasno mi się zgodzi. Niestety badania wymagają sporo jeśli tennych surowców, bla bla bla. Dobrze, dam moje, ale jeśli poprosię coś jeszcze, będę miała wspaniałą klasę. Ja dam mu niezbędne surowce, inne moje ziemie da za złoto. Jest to jakiś środek rozmowania, na pewno. Dobra, mam dużo armię. Więc mogę już poogarniać trochę. Tu wciąż nic nie ma. Chociaż dalej, bo nie miałem, right? Ej, nie miałem, to prawda. Idę do Dejca. Na pewno nie będzie miał dużej armii. Clueless. Odwrót, przyjacielu. To się sprawdza w te drogi. Bo ewidentnie chęć śmierci. Twoją drogą. Jak na to, jak silnym bohaterem był ostatnio, teraz ma strasznie niskie straty. Myślałem, że będzie przenosił podobnie jak nasi bohaterowie, ale ewidentnie nie to razu. 9, 5, 11, 12, czyli najpierw ja. Żegnaj, Oswaldzie, nie będę za tobą tęsknił. Mnóstwo szamanów, ale to dalsze plus jeden ataku.
Mam korki. Ruta. Moje, zastanawia mnie teraz, czy jestem w stanie to zrobić. AB11A. Bo jakaś część nie ma takie, że nie jestem pewien, czy na pewno mam wystarczająco dużo armii na to. Stąd ma wszystko wzięte. Tu jest dosłownie ślepa uliczka. Ty masz coś tam sobie dokoptować, ale nie jakoś specjalnie dużo. Czy wystarczająco, żeby mnichów pobić? Mnichów raczej nie. Ale poltenci już jak najbardziej możesz iść. Mi się wydawało? Nie. Kolejny dostrzał. Wrok uciekł. Horda mrowie mnóstwo wataha, grupa parę. I to w zamku. Co może pójść nie tak? Poza tym, że wszystko. Czy ja właśnie podpisałem na siebie wyrok śmierci? Trzeba się przekonać. Dziś odkazałem generałowi Miachowi spuścić plotkę, że wypicie mojej krwi powoduje tylko chorobę. Mam zgłaszać, że kazałem kilku moim bohaterom wypić moją krew, a oni jedynie pochorowali się na tydzień. Być może to wystarczy, by choć częściej zapytali polowej na mnie. Ode mną wiem, mnóstwo wataha, grupa parę. Siadł i tego nie pożałuję. Ja już widzę, że ja tego pożałuję. Olala. Ja zdecydowanie tego pożałuję. W sumie nawet nie muszę ich leczyć. Nie, to zdecydowanie był okropny pomysł. I ja już czuję, jak bardzo go żałuję. O, do prawdy. Czy mogę pod kątem? Dziękuję. To jest tak, że człowiek widzi doskonale, jak okropny to był pomysł, ale jest trochę za późno, żeby się powstrzymywać przed kontynuowaniem go. Więc chcę zobaczyć, jak źle to się skończy, koniec końców. Czy ja zabiłem tylko jedną mankolę, czy mi się wydawało? Come on! Jeszcze ten hejs. Ulala. Jestem memowany trochę. Myślałem, że może mi się odespecyfikować. Ah, well. O, nie wygląda wygrywalnie. Poza zamkiem jeszcze, jak cię mogę. O Boże. Chyba dajcie mnie blessing.
A, ja nawet nie będę próbował. To było zbyt optymistyczne. Cześć, Ej, witam, witam. A, to tak. Tylko teraz jak się tam dostać najszybciej? Tutaj bym musiał podejść. A gdzie jestem? Jestem już tu. Mogę sam jeżeli pobiegać dookoła. Jak tam Heroes? Jest... Wiesz co, chciałem powiedzieć, że jest lepiej niż ostatnio, ale jednocześnie gra mnie bardzo mocno zmanowała dzisiaj. Bo nie miałem celu misji na mapie i musiałem haksować misję. Więc... Hehe XD trochę. Nie ma... Sam wrócę tutaj, żeby szybciej mieć się posiłki. Gdzie magów na drugim, to tutaj też będę mógł smoki dobudować. Chyba dopiero w następnej turze winetnie. Ja nie wiem, co mam na to powiedzieć. Ta plaga mnie dzisiaj dręczy i męczy, to na pewno. A ktoś użył tego śmiesznego osypu, który ukrywa mapę i mi się to nie podoba. Ciała niebieskiego. Nie jest on specjalnie silny, ale ja muszę się wrócić po armię. A kategorycznie się może wrócić po armię. Jakie kwalifikacje i umiejętności zawodowe mogą uzyskać dla logistyki zajmującej się śmieciami, a poszkodowania przez telefon? Ale I know. Czemu sugeruję, że ja będę wiedział takie rzeczy? Wiem, że można powiedzieć, że o, ty jesteś indziej, dużo wiesz, ale nie przesadzajmy. Pojebienie teraz. Dajcie mi te chimery przekręte. Dobra, biegnij do Mutara. Aż na smoka niestety nie mam miejsca. To nie ma wrota żywiołu, że się tak teleportują. Znaczy wrota w miarę. Bo trochę to tak wygląda. Czy bardziej mi się opłaca 200 tego ryto przy 12 entów? Chyba miał wszystko z tych entów. Smocza jaskinia. Merki Boże, dwa oczy, merki Boże, tu nic ewidentnie, bo nie mam. Dlaczego nie powiesz, że wszystkich rzeczy nie brakuje mi obecnie rudy? Jesus. Dobra, Mutare. Z taką armią już chyba mogę się bić. Chciałbym wiedzieć, że z taką armią mogę się bić. Tu nic nowego specjalnie się nie pojawiło. Mnóstwo medup się nie boi. Czy to jest coś jeszcze do zgarnięcia? W sumie tak się zastanawiam. Tutaj kopalnia jedna, I guess.
Mogłem się też wrócić na górę, podganiać jednostki z każdego miasta. Czeka na drugim. Myślałem, że on gdzieś u mnie się pojawił. Już się przestraszyłem. A on tylko gdzieś tu był. Otóż to. Czy on? Co je ze mnie jaje robi w tym momencie? Dodatkowo to jest silny bohater, więc... Tym bardziej widzę, że sobie ze mnie jaja chce robić. Bo zabijając go powinienem być w stanie... zdobyć jakieś artefakty potencjalnie? Zobaczymy zaraz. O! Nie wiem. Blep. Blep. Bez otów. Czyli to po prostu silny bohater bez niczego więcej. No i zawsze to plus jeden do statów, I guess. Czy to jest coś więcej? Plus jeden do mocy magii, czy niezbyt. Smoki, więcej smoków. Idę im wpierdolić. Co mnie tu blokuje? Jeden piksel, rozumiem. Nie wiem, czy wyrazimy się dostatecznie jasno, ale idę im wpierdolić. Mnóstwo harpy. Podstawowy mistycyzm, który już chyba miałem. Wyśmienicie. Ciekawe, czy w ogóle stać mnie na wykupienie wszystkiego z każdego miasta. Nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby nie było mnie stać. Shakti. Autowalka tier. Da jeszcze build magii, to już w ogóle będę szczęśliwy. Czy macie sprzedawcę artefaktów tutaj? 4, moc plus 3. A jak dają artefakty? Kim ja jestem, żeby ich nie brać? Widziałem przegrać smacz utopię. Nie wiem, czy nie zejść sobie nie zobaczyć, co nie jest. Cześć kolego. Roku uciekła. Tylko tak, tutaj jest jeszcze ten ich bohater. A nie, to jest ten słabszy bohater. Myślałem, że to jest ten silniejszy. Witam. I o zdrowie pytam. Albo raczej żegnam tutaj. No dobra, to teraz gdzie ich dalej mogę szukać? To jest momentalnie tak frustrujące swoją drogą. Co mnie tu blokuje? A, to. Trzeba przez to przejść. Zapomnę o tym notorycznie. To jest Jedi. Do którego nie jestem pewien, czy tędy przejdę. Tu nie, tutaj nie ma gildi. Zastanawiam się, gdzie jeszcze mogę jakieś smoki machnąć. Potencjalnie. I chciałbym też potencjalnie trochę więcej rtęci. Bo denerwuje mnie, jak widzę, że nie mogę mantyko stawiać. Skąd wyszedł bohater z Finlot? Dobra, słonko, biegnę do ciebie.
bo już mnie denerwujesz za bardzo. Przekaż ja mnie, co? I idź spać. Tu nie, tu na smokim nie jesteś, bo nie mam... skałek, jak jest? Więcej smoków! Tutaj nawet na zamek nie stać. To jest tak fascynujące, że ja wiem, że ja po prostu muszę tu przebiec drugim bohaterem i wszystko będzie ok. Że jak zgarnę te wszystkie oddziały i drugi bohater weźmie ich tak jakby w szczypce, to jakoś się to ogarnie. Ale bez tego nie widzę za bardzo możliwości. A, strzała. I co on teraz tu będzie chciał iść? Cześć, przyjacielu. Darmowa walka. Te mapy są tak frustrujące przez to, że nie widać za bardzo, gdzie powinno się iść. Jakby rozumiem, że to jest, wiadomo, system korytarzy i tak dalej, ale... Ja faktu, że jest to frustrujące. Tu już raczej więcej nic nie będzie, więc powinienem być w stanie iść do nich. Bardzo dużo niebieskich mi tam chodzi. Nie lubię tego. Które miasto mi zajęli, to miasto mi zajęli. This is fine. Czy na powierzchni coś złego się dzieje? O co mi pobliżu tego mojego dużego, głównego miasta? Albo zatem to nic strasznego, więc... Jak mawiałem już wcześniej, this is fine. No tak, stan zgarniałem. Mogę wychodzić na powierzchnię. Od biedy mogę... Czy to warto jest w ogóle? Tu jest spora armii. I mogłem wykupić ich bohatera na 27. A pozwolę sobie ciebie dzwonić. No ty masz 27, Jesus fucking Christ. Czy ja nie mogę go użyć po prostu jako bohatera przeciwko nim w takim razie? Bo trochę mnie kolecie, żeby to zrobić. Dimmer. Ty musisz tędy pójść. Muszę też patrzeć, czy oni przypadkiem mnie kogoś z miast nie zajmują. Bo tak, tutaj już nie powinni się dobijać, tylko muszę zobaczyć, czy... Okej, tu nic nie ma. To skąd oni tu chodzą? Okej, tu jest jeden zamek. O Jezu! Pojebie mnie za... Raz. Dosłownie weźmie i popierdolaj. Czekajcie, który mi zamek daje, mój główny. Tak zwane... Dlaczego nie wykupujesz to tutaj jednostek? Nie mam zielonego pojęcia. I tak mnie zaatakuje. I to jest najgorsze. To jeszcze gorsze, on to wygra. A już przynajmniej jedna mu darmowych jednostek. Szczęście. Au. O mój Boże, nie. Ja to szybko walkuję. Bo to mijało się jakimkolwiek sensem. Alamar, żegnam. Dimmer. Żegnam. Ale. Pozbyliśmy się kolejnego miasta. Jakieś artefakty fajne? Nie. Luneta.
To jest ostatni artefakt, o którym mogę powiedzieć, że jest fajny. Wiesz co, wracaj tu, proszę. Bo oczywiście zapomniałem, że to mnie blokuje. Dobra. Zajęli to miasto, to nie jest problem. Chodź na chwilę. Ja stąd wojska nie wykupiłem. Interesująca. Przekaż jej wszystko. Idź dalej z panko. Odbiegnij tu. Odbiegnij tu i weź od niej armię. Odwrotnie. O. I możesz być powrotem. I ty też już sypać. A ty idź szukać dalej miast niebieskiego. Tych na dole. Niebieskiego albo pomarańczowego. Popływi mnie teraz z tym, co widzę. Hello. Ach. Gdzie oni jeszcze miasta tu mają? To mnie zastanawia. W ogóle, czy kojarzy ktoś, jak to działa, jeżeli oni są w sojuszu? Że jeżeli dajmy na to teraz ten... Jeżeli teraz bym zajął wszystkie miasta jednemu z nich, to czy... On wciąż będzie żył, bo ten drugi ma jeszcze jakieś miasta? Czy to tak nie działa? Oni tu przychodzą z niemałymi oddziałami. Czas to naprawić. Chyba to tak nie działa. Właśnie nie jestem pewien, powiem szczerze. Au. Oh god. Chcecie o tym porozmawiać? Jesus. Mam wrażenie, że ten bohater jest teraz całkiem silny, ale mogę się mylić. Muszę ogarnąć sytuację, jak to wygląda. Czy tu jest jakieś miasto? Nie, tu jest to obóz. Leć pod tego chujka. A ty wychodź na powierzchnię. Nie, to powierzchnię. Ja byłem na powierzchni. Ile zajmować ich od tej strony? Bo oni tu chyba nigdzie nie są w tej okolicy, tak? Tu nie, tu nie. Tu też nie. Tutaj też nie. Nie, oni tylko na tamtej. Momentalnie się trochę gubię przez to, że jest jedna powierzchnia i druga powierzchnia. I tak muszę mówić, no tak, 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 są na tej drugiej powierzchni. Czy tu jest wojsko do wyrekrutowania? Trochę jest. A tyle ci spuścić pierdol. Czy oni mi daje jakieś miasto? Chillwater. Nie, chyba nie było jakoś specjalnie dużo. Chciałbym wiedzieć przynajmniej, że nie było tam specjalnie dużo. Dobra, to jest jeden zamek. Idę porozmawiać z przyjaciółmi po raz kolejny. Ja, come on. Druk uciek. Teraz pytanie, czy tutaj coś jeszcze jest, bo tego nie jestem pewien. Które miasto oni mi... Wait, what? Kiedy oni tam przyszli? Z całym szacunkiem, ale to jest odrobinę za dużo. Aż tak za darmo miast nie odda... Wait, what?
Raczej on chyba po prostu umiera w tej turze. Albo nie w tej turze, ale generalnie, że dąży do umierania. Może tak. Oni tu schodzili, więc oni chyba chcą zająć to miasto po ziemię. AB11, tak? Wolę się upewnić, na pewno mutarę minią, że jeżeli tam pójdę. Tutaj ich nie ma, tu ich już nie ma. Więc mogę ich gonić. Hold up. Miejcie litość. To jest i silny bohater. Więc ja tego nie wygrywam. Czy chcę myśleć o tym, żeby im zadać potencjalnie duże straty? No. Nope. Ja już widzę, że nie chcę tego robić. To jest dosłownie nigdy szczęście. I tam z nimi zejść, mi powiedzcie. Jak oni mnie cały czas tak pięknie ganiają tutaj. To jest tak frustrujące. Czyli to jest... Jeden z powodów, dla którego absolutnie nie znoszę grać na AI, to to, że biegają 16 bohaterami naraz i dzieją się takie rzeczy jak widać na wyłączonym. Teraz mocza utopia raczej nie jest... Ta już była zjedzona. Tu coś jest. Odbieram, mogę artefakty zobaczyć, ale chyba nie na też tyle kasy. Tutaj na pewno chcę przejść zobaczyć, co oni kombinują. I co gorsza, oni pewnie znowu zaraz tutaj spróbują się wbić. Tutaj mi nikt chyba nie chodzi. Mam nadzieję. To wygląda wygrywalnie, więc próbuję to zagrać normalnie. Boże, ja Magedon, to nie ta kampania. Aczkolwiek aż ciekawości musiałem się upewnić, może jednak nie mam. Ale chyba nie to razu. A trochę im smoków poubijam. Przez trochę mam na myśli ewidentnie wszystkie. Także ja mogę teraz tak naprawdę czekać, aż ich garnizon ostrzał. Teoretycznie mogę, ale mogę też przyspieszyć całą akcję. Zawsze szczęście. Przysięgam jak na to, ile oni mają szczęścia, a ile ja normalnie mam szczęścia na mutarę. To naprawdę podziwiam, jak często mi wchodzi w porównaniu tego, jak często mi wchodzi. Gdzie to jest? Nie myślałem, że będzie aż tak szybka. Tak na serio? Czemu on ma w ogóle wrota wymiarów? To wypada, jakby on miał wrota wymiarów. I
Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak to jest frustrujące. Nie chce mi się iść po tą pyrę, szczerze mówiąc. Pojebie mnie. Czemu ja nie zgadzam na tej armii? Hello. Pociek, wychodzą mi miasto. Przysięgam, jeżeli ktoś z nich znowu użyje wrót wymiarów. To komuś stanie się krzywda i nie wykluczam, że tym kimś będę ja. Spoko, czym się sam daje. Nie podoba mi się to, co widzę. Które to miasto było, które zajął? Że to? Chyba to. Darnkold. Aż tyle wojska było? Nie, nie aż tyle. Znaczy było sporo na tyle, że powinienem chcieć się zachować. Aby raczej nie oddać go za darmo. Jednocześnie wiem doskonale, jak to się skończy zaraz. No nie mogę. Ja nie mogę. Ja dosłownie i po prostu nie mogę. Idę ich atakować, bo mnie pojebie teraz. Czy oni mogą mi zająć któreś miasto w tej okolicy? Nie wygląda. Ty idziesz tu. Ty idziesz tu. A ty idziesz po pyle. Nie wytrzymam. Ja z nimi nie wytrzymam. Czemu oni dosłownie znikąd się pojawiają? To jest jedyne, co mnie zastanawia. Dobra, dosyć tego. Przestań mnie tu wrota wymiarować. Na szczęście Boże. Blindik. Jaka część mnie ma ochotę powiedzieć, że ja to wygrywam, ale pewien nie jestem. Tak samo jak denerwuje mnie strasznie, że on ma te artefakty, pozwala mu rzucać czary na smoki. Niezależnie od poziomu czaru. Nie będę kłamał, jest to lekko stresujące.
No tak. Dosłownie nie mam pojęcia, czego innego się spodziewałem. Zaczekam aż rzucą kolejne zakręcie, I guess. Doskonale. Albo i nie zaczekam, bo mam teraz praktycznie wszystko oślepione. Okej, już nie mam oślepione. Kurwi mnie teraz. Z tym oślepianiem. Też tak umiem. What the fuck? Chłop jest absolutnie popierdolony. Jak ja mam grać w grę? No! Ja dosłownie nie mogę grać w grę. Guys. O mój Boże, przestań mnie oślepiać. To nie jest z drugiej strony chyba. Ale... co autor miał na myśli? Nie wytrzymałem. Idź pan w chuj, co? Jesus Christ. Ależ to była paskudna walka. Znaczy, żeby nie było, ja nie uważam absolutnie, żeby to było jakkolwiek blisko. Po prostu walka była turbo paskudna. Nasz link nawigatora to zdecydowanie jest coś, czego potrzebuję, nie będę kłamał. A to nie odpalę magię, to tę właściwość. To może mi się przydać. Dodatkowych informacjach uwag dotyczących staży mogę też w pracownicy byli bardzo pomocni, atmosfera w pracy była pozytywna i mogę polecić filmy z naszych staży. Wydaje mi się, że można coś chciało napisać, nie powinno być z tym problemu. Tu jesteś. Wypoczek doskonale. Teraz gdzie są kolejni wrogowie? Bo jest ich niestety nieco za dużo. Ach, tu jest jeszcze jeden. Tak zwany komedia złotej. Ktoś próbuje się dobrać do tego miasta. Czy możesz proszę po prostu stąd iść? Będę nalegał? Bo tak, tu więcej nic nie ma. To jest szybka bakier. Role. Wiesz co? Idź to. On chce się. Czy to naprawdę w ten sposób się skończy?
To nie musi tak być. A on rzucił ochronę przed powietrzem. Nie, widzę swojego życia. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Jak widzę na to, ile oni mają medus. O mój święty Boże. Fajny hejt. O mój Boże! Najgorsze jest to, że to jest jedna z tych sytuacji, gdzie wczytanie autozapisu mi nawet nie pomoże. Chyba. Dobrze mogę? To zdecydowanie mi nie pomaga. Chyba, że on się zdecyduje, żeby mnie jednak nie zaatakuje. Skąd on w ogóle się wziął? Jak się zastanawiam. Uno momento. Czemu każdy ma w lotach jebanych wymiarów? Ja pierdolę. Pojebie mnie teraz. O Boże, to tak daleko mnie cofało. Aaaa, shit. Jeszcze sprzed tej walki z tamtym chujem zlataniem w miarę, co? Kurwity można dostać, tak wam powiem. Tam chyba było dużo armita. Do wykupienia. Nie przekazuję sobie, wezmę przyspieszę te ruchy. O, trochę dużo, nie będę kłamał. No i pewnie i tak zaatakuję, ale nic tu nie zrobię. A, bo to jest ten skurwiel, który ma datę zmianów. Cześć, kapitanie, witam i tam. Dajcie mi to szybko walkować, proszę. Bo ja nie chcę patrzeć na tego bohatera ani sekundy dłużej niż jest absolutnie konieczne. Dobra. No tak, tu nikogo nie było, więc mogę skoczyć pod to miasto. Nie ma sensu iść pod to miasto. Jest sens, żeby ona przeszła i zgarnęła tamto miasto. To miasto ma trochę do wykupienia i poproszę, żeby to zrobiło. A jeżeli nie stać cię, to sprzedaj rzeczy. Zresztą nie blokować kasy na wykupywanie jednostek, to jest ciekawe. To jest ten drugi chujek. Ja pierdolę. To jest tak głupie! Ja mam wrażenie, że ja dosłownie nie mogę wygrać tej misji. Aż z drugiej strony sam mam do tego w miarę niby.
Alright, bo jak nie mam magii powietrza, to mogę teraz naturę rzucać. Nie, to co oni rzucają 100 po 5 razy, I guess? Oddawaj miasto. Kurwity idzie dostać przysięgę. Czy ja jestem w stanie? Się przewrotować tutaj. Od razu to lepiej wygląda, nie będę kłamał. I wtedy mutara jakby podeszła tu. Oni zaczną się teraz używać do wymiarów. Zobaczcie. Nie, widzę tego. Cholipka, nienawidzę tego. Przynajmniej mam obu tych skurwysynkich bohaterów blisko siebie. Niby. O nie, jestem pewien, czy to nie wystarcza, powiem szczerze. O, zaraz się przekonamy. Może jak ich się pozbędę, to w końcu będę miał jebany kurwa spokój. Oraz inne kłamstwa, które sobie wmawiam. Wait. Czy ja mam teleportację? Niestety nie. Tarcza? Jest 15. Hello. Czemu oni mają szczęście, ja nigdy nie mam? To nie fair. Też chcę być czasem szczęśliwy. No dobrze. Też nie możesz chyba użyć wymiaru dzisiaj. Czy Petka ze mną wygra, czy nie? To mnie zastanawia. Chyba nie. Wait a minute. To jest najsilny bohater. Ja chyba nie będę miał zasięgu, żeby tam użyć wrót. Więc spróbuję tu podbiec. A tędy i tak teraz nie przebiegnę, co? A nie, przebiegnę. Kogo już nie dogonię. Cześć, pyro.
I ona chce się bić. Ja się przekonałem, czy słusznie. Obawiam się, że może to być słuszne. Na. To było niestety słuszne. Gdzie ten chujek? Czemu on jest tak szybki? Cześć, przyjacielu. Porozmawiajmy. Wtedy tylko najgorsze jest to, że jak on nie jest w mieście, to może mi uciec po prostu. Nie zdziwię się, że jej to się właśnie teraz stanie. Że rzuci jakiś losowy spell i ucieknie. Albo nie. No dobrze. Do 3 2K. Ile ja zdaję? 1,9. Czyli zawsze je zabijam. O mój Boże. Skurwy, syn nie żyje. God bless. Daj mi to. Daj mi długie rękawiczki. Daj mi kulę. O dobra. To ci najbardziej skurwiali bohaterowie już nie żyją. Teraz pytanie, co z całą resztą. Tutaj zaraz ten miał dodatkowe oddziały, z którymi on może potencjalnie coś zająć. Pytanie, czy oni są gdzieś w pobliżu moich zamków? Chyba nie. Tutaj prawie nic nie ma. Tam jest jeden zamek, ale to nic nie szkodzi. Wiesz co? Wezmę tą armię. Chciałbym wiedzieć, że to powinno wystarczyć na tamtą jedną łajzę. Podejść tutaj jeszcze na wszelki wypadek. Ty możesz zająć ten zamek. Daj parę smoków. Akurat smoków ze wszystkich rzeczy potrzebuję najbardziej. A resztę jakoś da radę, chyba. Co mogę spróbować opogonić teraz, jak o tym myślę? Może nawet wyjdzie. A propos. Ciekawe, kogo nie jesteś na rekrutowanie jednostek. Ach. Tak, miejsce. A, po drzewce. I idź po tamten zamek. Tamta bohaterka tam poszła, więc ją złapią inni. A ja mogę iść w dół w takim razie. Do tego miasta. Ty tu. Parę smoków. To niewielki problem. Ach. Nie mogę wszystkiego wziąć, bo smoki plus miotaury. Dobra, gdzie oni jeszcze zamki mają? Tutaj dwa na pewno. Widziałem wrota wymiarów. Oh no. Przestańcie, proszę. Nalegam, przestańcie.
Nie róbcie mi tego. Patrzyliście, że w następnej turze? A, well. Shit. Biegnij tu. Czy oni są przykryni z moich zamków? Chyba nie. Tu nie, tu nie. To nie jest mój zamek. Tu nie, tu nie, tu nie. Dobra. Spada ich gromadziło się w pobliżu tego zamku, mi się wydaje. Więc może warto by tutaj się przejść. Ty zgarnij armię stąd. I iść tam, to już Lurwą się zajmie. A ty możesz... Stąd chyba da radę przejść. Yep. Dobra. To tak, tu jest bezpiecznie, tu jest bezpiecznie, tu jest bezpiecznie. Idziemy tu. Ty nic nie robisz. Ty niestety możesz tylko tutaj... chyba że. Nice. Witam. Witam. To mi daje trochę spokoju. Dawaj, za na dół idzie. Zająć miasto dużo ilości wojska do rekrutacji, co jest mi bardzo nie na rękę. Goddammit. Czekaj to. Czy ktoś tutaj idzie, czy mi się wydaje? Tak, Gunnar. Kiedy sprawdzić, ile on ma armii? Bo jeżeli to jest jeden zaglodyta, to on umrze. To nie jest jeden zaglodyta. Ja tylko nie wygram w ten sposób. A, well. Z drugiej strony on nie może mi zająć miasta w tym bohaterstwie. Więc to jest duży plus. Bo zamek mnie obroni przed nim. No ja chyba tak powinien być w stanie go zabić w takim razie. Hello. Nie będzie mi przynajmniej ganiał tutaj. Sprytne i działa, to najważniejsze. Zobacz, czyli ta góra jest względnie bezpieczna w tej chwili. Pytanie, co tutaj? Halo? Uciekł. Ta głupia szturwa mi nie ucieknie, ale ta głupia szturwa może mnie zabić, mam wrażenie, jak patrzę na to, ile tego ma. Ogólnie to bardzo się dostanę, skąd oni mają szturwa, wojska. I nie jestem w stanie trochę tego pojąć. Ale be. Trochę inaczej. Pokaż mi ten kawałek. Oddaj mnie to. Potrzebuję oddać trochę armii. Naaa. Dobra. On też jest z głowy. I teraz pytanie.
Co z tą szlurwą, która na dół weszła? Z tą tu. Bo jakaś część mnie ma wrażenie, że ona nie powinna ze mną wygrać, ale gramiowie. Cześć. Pomarańczowy przegrywa. O mój Boże, dzięki Bogu. Czyli to już tylko... ta jedna została? Czy ja mogę tu przejść bezpośrednio? Bezpośrednio chyba nie. Ale jednocześnie nie mają chyba innego bohatera w tej chwili. Więc może jesteśmy w końcu jakkolwiek blisko kończenia tego. Ta, ona już tylko będzie biec do tego zamku. I co gorsza, pewnie go zajmie. A, shit. Przydałby mi się miejski portal, ale domyślam się, że wymagam odrobinę za dużo. Odbiegnij tutaj. No nie, oni mieli jeszcze jedno miasto. To o tym nie wiedziałem. Byłem bardzo naiwny, myślę, że go nie mają. Ja, pana mnie to zaatakuje. Ale to wygląda wygrywalnie. Aczkolwiek te smoki mnie bolą. Cztery czarne smoki to jednak trochę dużo. Takim tam ja tego nie wygram. Ja tego nie wygrywam, ewidentnie. Nie ma jednocześnie żadnego spanka, nic takiego, żeby im strzelajki oślepić. Czy naprawdę to przegram? No okej, tak to naprawdę to przegram. Mój święty Boże, zabierzcie mnie stąd. Ja nie chcę dłużej patrzeć. Właśnie zdałem sobie sprawę, jak na tej mapie idiotycznie wręcz dużo jest budynków do tego. Do rekrutacji smoków. Czy to wygrywasz? To na pewno. Czy to wygrywasz? Jeżeli ja tego nie wygrywam, to jest coś bardzo mocno i tak. To jest jedyne, co chciałbym przekazać. Yep. O mój święty Boże, to zajęło zdecydowanie za długo, a wiecie co jest jeszcze lepsze? Zaraz zobaczcie piękną rangę cheater. Orwald nie żyje. Jego pachołkowie są martwi. Ich włości i bogactwa należą do mnie. Niebawem cały Nigon będzie mój. A nie, nie dostanę cztery najwyraźniej. Dzięki. A nie, przepraszam, spinki. A nie, ważne, dostałem. A, przez to, że tam ta jedna misja się popsuła.
Gdyby nie to, to bylibyśmy tutaj nie całkiem wysoko, jak na to, jak tamta misja bardzo długo zeszła. No dobrze. Na następnym filmie zaczniemy sobie najbardziej zabawną kampanię ze wszystkich, czyli pogonce smoków. Boję się jej, bo to jest jeden wielki puzzle, którego nie do końca pamiętam, jak się rozwiązuje. Nie będę kłamał. Mam nadzieję, że nie wyjdzie to aż tak źle. Ale dziś to było tyle. W poniedziałek widzimy się na DDS-ie. Także trzymajcie się, po. Cześć.